Do tej pory Sząbierki miały opinię spokojnego klubu. Dzisiejszy mecz z Legią zmienił to zdanie. Zarówno wydarzenia na boisku, jak i poza nim przeczyły takiej opinii. Na boisku padły trzy bramki. Pierwszą zdobyli gospodarze w 25 minucie. Jej strzelcem był Andrzej Orzeszek. W 48 minucie warszawiacy wyrównali z rzutu karnego. Strzelcem był Maciej Śliwowski. Potem dwóch zawodników Sząbierek, Krygier i Cichecki, zobaczyli czerwoną kartkę. I grając w dziewiątkę, gospodarze stracili w 62 minucie drugą bramkę po strzale Grzesika.